Hej kochanie, to co byś chciała dostać na walentynki? Ja nic nie chcę. Na pewno? No tak, tak. Mi przecież nie zależy na prezentach. Okej. Okay. Hej kochanie, wiesz jaki jest dzisiaj dzień? Poniedziałek? Boże, co za baran. 14. No dzisiaj są walentynki. To jaki masz dla mnie prezent? Co? Jaki prezent? Aha, czyli nic dla mnie nie masz, debilu? No, ale pytałem przecież tydzień temu, czy chcesz jakiś prezent. Tu powiedziałaś, że nie. No to o co ci teraz chodzi? Było się domyśleć. Wiesz co? Moja mama miała rację co do ciebie. Jesteś zwykłym idiotą. Co? Nie no, jak zwykle. Domyśl się. Ale czekaj. Na prezent nic nie wydałem, to można się zabawić dzisiaj. No siema, byku. To co, może piwko dzisiaj jakieś? Ja stawiam. Klaudia, a co ty taka smutna siedzisz? No bo dzisiaj walentynki. Przeglądam sobie Instagrama i każdy wstawia jakieś zdjęcia ze swoją drugą połówką. A ja co? Siedzę sama, nie mam chłopaka. Oj dziecko, no nie ma co się smucić, że ten dzień spędzisz samotnie. Naprawdę? No pewnie, bo resztę roku też spędzisz sama. Powiem ci, że mój Michał to na walentynki naprawdę zabiera mnie do restauracji, później do kina, później jeszcze do hotelu idziemy, także będzie super. A ty jakie masz plany na walentynki? No to ja właśnie też podobnie spędzę walentynki. No, mam dosyć ciekawe plany. Dobry, poczta walentynkowa. Jeżeli macie jakieś walentynki, to tutaj wrzucać. O, walentynki, no jeżeli wam się ktoś podoba, no to teraz macie idealną okazję, no, żeby mu tam przekazać to, no, wysłać jakiś miłosny liścik. Może ja wyślę błefiście? O, poczta walentynkowa. Ach, ja jak zwykle pewnie nie dostanę żadnej. Chociaż może i dostanę. Jak sobie ją sama wyślę. I będą mi nareszcie te patafiany zazdrościć. Dobry, poczta walentynkowa. Dzisiaj ostatni dzień został do wysłania jakiejś walentynki. Czy ktoś ma? Ja. O, a komu wysyłasz walentynkę? Boże, i co teraz? Dobra, wymyślę kogoś. Pawłowi. O, no powiem ci, że on jest mega przystojny. To wrzucasz? No, tam. Dobry, poczta walentynkowa. Mamy tutaj kilka walentynek do przekazania. Ciekawe, kto dostanie. No przecież na pewno nie ja. Dobra, masz. I ostatnia walentynka to dla Klaudii. Dla mnie? O, no nie spodziewałam się. Masz. No, dzięki. No to stara, chwal się szybko, od kogo dostałaś. No wiesz co, to chyba o... Kurde, i znowu muszę kogoś wymyślić. Kamila, no. Serio? No bo mi też wysłał. Kurde no, a my ze sobą już od jakiegoś czasu kręcimy, a tu widzisz, wyszło, że leci sobie w kulki. Wiesz co, najlepiej jak pójdziemy do niego na przerwie i zapytamy o to. No to się wkopałam. Nie ma takiej potrzeby, nie, po co? Nie no, pójdziemy do niego i wszystko sobie wyjaśnimy. No, nie będzie ten debil się tak bawił. No to po mnie. Boże,
dzisiaj są walentynki. Co ja kupię swojemu chłopakowi? No nie. A, no tak. Zapomniałam, przecież ja nie mam chłopaka. Nie no, dobra. Ostatni raz to robię. Ja pierniczę, niech te ludzie się tylko dzisiaj nie posrają, no. Już od rana tylko jakieś kwiatki, sratki, nagle pół Instagrama zaręczonego. No co trzeba mieć w bani, żeby takie rzeczy wstawiać, no? Przecież ja im totalnie nie zazdroszczę, w ogóle. Nie, nie zazdroszczę. Dobra, ja nie będę gorsza w takim razie. No co trzeba mieć w bani, żeby takie rzeczy wstawiać? O, jest. Shane za 2 złote. Winko z promocji, akurat. Dobra, jeszcze takie coś znalazłam w domu. Dostałam to w podstawówce od Kubusia. Mam nadzieję, że Kubuś nie będzie tego pamiętał. Dobra, zablokuję go. Okej, okay, to, to i pierścionek. No i można robić zdjęcie. Okej, okay, można działać. Sweterek świąteczny, ale to nie będzie tego widać. Badynę kładziemy. Wino. Pyk. Mam jeszcze paznokcie niezrobione, czyli będzie oznaczało, że on to zrobił tak znienacka. Ach, no i super! Jeszcze lampka, żeby wiadomo, był jakiś klimacik. Kurde, nie mam 3 rąk. Dobra, tak, trzeba sobie jakoś radzić. Dobra, tak, tak, tak. Dobra, cyk, cyk, cyk. I poszło. Nie no, ja to jednak jestem genialna. Wiesz, co ci stara powiem? Moje ulubione święto w roku to są właśnie walentynki. O, a to pewnie dlatego, że co, tak romantycznie wtedy jest, nie? Co? Nie, no, bo jest promocja na winko i słodycze. Ty to masz łeb do biznesu. Dobra, walić te walentynki. O, ja sobie poprzeglądam jakieś memy. O, tu jest dobry. A że walentynki i ten TGS, a później 14 listopada. Dziecko, no nieźle. Czekaj. Ja jestem z 14 listopada.